trzeci wieczór z listu świętego Pawła do Galatów 4:1-7. A to mówię, jak długo dziedzic jest nieletni, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest właścicielem wszystkiego. Aż do czasu określonego przez ojca podlega on opiekunom i rządcom. My również. Dopóki byliśmy nieletni, pozostawaliśmy w niewoli i żywiołów tego świata. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteśmy synami, Bóg zesłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Rozważanie. Boże Ojcze, stworzyłeś mnie na swój obraz i podobieństwo. Wzrastałem pod Twoim okiem w łonie mojej matki. Uczyłem się chodzić, mówić, modlić. Poznawałem świat i Ciebie. Rodzice uczyli mnie, co jest dobre, co złe. Musiałem podporządkować się ich woli, jak niewolnik. Dziś jestem wolny. Jestem Twoim synem, córką. Naucz mnie dobrze korzystać z mojej godności dziecka Bożego. Chcę kochać Ciebie całym sercem, duszą, rozumem i wolą i czynić wszystko z miłością ze względu na Ciebie. Rachunek sumienia. Czy kiedy wymawiano słowo Ojcze w modlitwie, czynię to z uwagą i miłością? Czy moja relacja z Bogiem nie przypomina relacji pan i niewolnik? Jak często myślę o sobie jako o umiłowanym dziecku Bożym? Przed snem powtórzmy kilka razy akt strzelisty: Kocham Cię, Ojcze. Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Psalm 103.